Solidarnościowa Akcja Radiowa. Solidarnościową Akcję Radiową wspiera Polski Fundusz Rozwoju SA. Godzina 10.30 wybiła na naszych zegarach. Witam Państwa, Jaśmina Nowak i zapraszam na Solidarnościową Akcję Radiową. A gościem Radia Wnet jest pan Bogdan Andziak, właściciel Pałacu Siemczyno. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie słuchaczy, witam panią redaktor. Bardzo nam miło, że jest pan naszym gościem. Mi prywatnie jest miło razy 10, powiem też, że połączyliśmy się z województwem zachodniopomorskim, tam też znajduje się mój dom rodzinny i tam też niebawem Radio Wnet ruszy. W Szczecinie, w okolicach będziemy nadawali na falach, ale dziś porozmawiamy właśnie o Pałacu Siemczyno i dzisiaj to jest wyjątkowe miejsce, piękne miejsce, w które można udać się po prostu na wypoczynek, ale chyba jak mówimy o tym pałacu, to musimy zacząć od historii. Tak, tak. Historia tego miejsca datuje się już na drugą połowę XIII wieku, ponieważ Przemysł II, jeszcze wtedy książę Wielkopolski, w 1286 roku ziemie drachimskie, wtedy tak nazywające się, nadaje templariuszom. Templariusze w 1291 roku budują zamek w dzisiejszym Czaplinku, a historycznym Tempelburgu. I pierwsze wzmianki o samej wsi Siemczyno, historycznie zwanej Heinrichsdorf, są z 1292 roku. Także można powiedzieć, że jest kawał historii, ponad 700-letnia historia tego miejsca. Miejsce zasłużyło się również takim, no można powiedzieć, historycznym, dużym historycznym wydarzeniem, a mianowicie nie gdzie indziej, jak właśnie w 1655 roku, 21 lipca, pod wsią Heinrichsdorf wojska feldmarszałka Wittenberga ze swoją 17-tysięczną armią przekraczają granicę Rzeczpospolitej właśnie pod wsią Heinrichsdorf i w ten sposób rozpoczyna się potop szwedzki, tak pięknie ukazany w filmie Potop przez naszego wspaniałego reżysera Hoffmana. Czyli faktycznie kawał bardzo ważnej i pięknej, ale także trudnej polskiej historii. No właśnie, proszę powiedzieć, w jaki sposób, bo o tym, że pan nadał tak naprawdę drugie życie pałacu w Siemczynie, opowiemy za chwilę, ale w jaki sposób w ogóle stał się pan właścicielem takiego miejsca? No jak zwykle uczynił to przypadek, ponieważ nasz już nieżyjący brat wszedł w posiadanie 1/4 części pałacu, właśnie samego pałacu Siemczyno. No i potem oczywiście nie wydalając finansowo, poprosił nas braci, czyli mnie, Bogdana i Zdzisława, obecnych właścicieli Siemczyna, o pomoc w uwłaszczeniu się nareszcie pałacu, co też uczyniliśmy, a w dalszym kroku kupiliśmy w 2002 roku sam folwark, który przed wojną był zespołem pałacowo-folwarskim, więc najpierw sam pałac, potem folwark, a na końcu park. I w ten sposób w 2011 roku możemy mówić już o zespole pałacowo-folwarcznym z parkiem. Rozumiem, że to było miejsce, można powiedzieć, takie trochę już popadające w ruinę, bo zważywszy właśnie na jego lata, tak? I na to, jak wiadomo, co się zazwyczaj działo u nas z zabytkami, które gdzieś tam przechodziły z rąk do rąk, albo nawet były własnością państwa, więc to też na pewno ogromne było wyzwanie dla państwa, logistyczne wyzwanie ekonomiczne, żeby takie miejsce odbudować. Tak, bezwzględnie to się zgadzam z każdym słowem wypowiedzianym przez panią redaktor. No rzeczywiście folwark był w bardzo złym stanie. Zresztą przejęliśmy folwark z produkcją zwierzęcą, więc w obecnym hotelu była świniarnia. Tuczono tam 1500 tuczników. Pałac przez wiele lat był bez opieki, więc też czynione były szkody jakby i te
i te czynione przez naturę, i te czynione przez człowieka. Jeżeli chodzi o park, to nic nie robiono od 1945 roku. Po prostu park to już był tak zaniedbany, że tylko można sobie to wyobrazić. My krok po kroku zaczęliśmy od zabezpieczenia, że tak powiem, stanu samego obiektu pałacowego. Potem jak staliśmy się właścicielami folwarku, zaczęliśmy wygaszać produkcję zwierzęcą w tym folwarku. No i potem powstał pomysł, żeby właśnie w folwarku, w tym najstarszej historycznej części folwarku, urządzić dzisiejszy hotel. W tej chwili on, że tak powiem, jest naszą wizytówką. No właśnie, i w końcu doszliśmy do tego punktu, żeby opowiedzieć, do jakiego stanu udało się Państwu doprowadzić to miejsce i co dziś słuchacze Radia Wnet, być może właśnie potencjalni goście, taką mamy nadzieję, mogą u Państwa znaleźć. O samym hotelu możemy powiedzieć tyle, że hotel jest z 29 pokojami. Obok jest również agroturystyka, która powiększa ten stan pokojowy. Oczywiście jest ogrzewany pompą ciepła. Posiadamy panele fotowoltaiczne, więc tutaj w zgodzie, staramy się być w zgodzie z naturą, jak najmniejszym stopniu oddziaływać negatywnie na środowisko. Hotel posiada oczywiście też klimatyzację, więc wszelkie wygody dla odwiedzających. A przy hotelu funkcjonuje częściowo odrestaurowany pałac, w którym zorganizowane jest interaktywne muzeum baroku, bo pałac jest wybudowany w stylu barokowym, i wszechnica rzemiosł różnych na poddaszu tegoż pałacu. Łącznie powierzchni wystawienniczej muzealnej jest około 1600 metrów powierzchni. Czyli można przede wszystkim powiedzieć, że udało się Państwu zachować taki klimat tego miejsca, wręcz taką tożsamość tego miejsca. Tak. Dbamy o to szczególnie, zresztą wspólnie ze wsią, a szczególnie z sołtysem, strażą pożarną, jak również i probostwem, i kołem gospodyń wiejskich, robimy różne akcje na rzecz wsi dla podkreślenia ważkości tej wsi, bo wieś leżała na rubieżach Rzeczpospolitej aż do pierwszego rozbioru Polski, o czym często ludzie nie wiedzą, pomyślą, że to było cały czas we władaniu Brandenburczyków. A tu się okazuje, że wieś Heinrichsdorf była na północno-zachodniej części księstwa wielkopolskiego. I ze starostwem drachimskim, niegrodowym, do pierwszego rozbioru Polski tak funkcjonowało. Wiemy już, że już niebawem, bo trochę za więcej niż miesiąc czasu, będą Państwo organizować 18 Henrykowskie Dni w Siemczynie. Czy może Pan kilka słów powiedzieć o tym? Tak, no jest to właśnie, zaczęło to się w 2004 roku od takiego, można powiedzieć, spotkania mieszkańców wsi, które się później przerodziło w dzisiejsze wydarzenie, mianowicie coroczne obchody Henrykowskich Dni w Siemczynie. One odbędą się w tym roku już po raz 18. Tak jak pani wspomniała, w dniach 26-27 czerwiec. Oczywiście program jest bogaty. Na stronie Pałacu Siemczyno jest, że tak powiem, informacja pełna. Oczywiście kultywujemy ginące zawody, więc aleja rzemieślników, więc smaki siemczyńskie, więc gospodynie siemczyńskie oferują własne wyroby. Jest scena letnia, gdzie występują zespoły z poezji żadawskiego i może dalej. Oczywiście też grupy rekonstrukcyjne. Wszystko dla kultywowania przeszłości, która stanowi naszą tożsamość na tych ziemiach. To teraz już tak troszkę na zakończenie taki
pewnie trudny, tak to sobie wyobrażam, ten temat, bo pandemia koronawirusa bardzo mocno dotknęła właśnie hotelarstwo czy branżę gastronomiczną, to wszystko, co też wiąże się z pańską działalnością. Proszę opowiedzieć, jak pan sobie poradził przez ostatni rok? No, na pewno wsparcie rządowe pomogło nam przetrwać ten trudny czas, aczkolwiek no, my nie zasypialiśmy gruszek w popiele, wykorzystywaliśmy ten czas w taki sposób, żeby robić te wszystkie rzeczy, można powiedzieć, nie było czasu dotychczas, więc szereg rzeczy uporządkowano. No i te bieżące rzeczy, takie gospodarcze, w każdym bądź razie pozwoliło to nam na to, żeby do tego sezonu podejść w taki sposób. I przetrwać ten trudny czas. No i mamy nadzieję, że goście będą mile zaskoczeni wyglądem samych obiektów, atrakcjami przygotowanymi dla odwiedzających, no bo nie tylko te, o których mówię, bo jest wiele innych atrakcji o charakterze również historycznym i po prostu myślę, że to spowoduje liczniejsze niż zwykle odwiedzanie właśnie naszego hotelu i naszych stron i przez to mamy nadzieję, że nadrobimy ten stracony czas, no i odrobimy trochę utracone korzyści. I tego państwu życzymy. Gościem Radia Wnet był pan Bogdan Andziak, właściciel przepięknego, barokowego, historycznego Pałacu Siemczyno. Bardzo dziękuję za rozmowę. Również dziękuję i serdecznie wszystkich zapraszamy, a szczególnie na Henrykowskie Dni w Siemczynie, które jeszcze raz przypominam, że odbywają się 26 i 27 czerwiec bieżącego roku. Dziękuję serdecznie za wysłuchanie. Dziękuję i my również zapraszamy. Drodzy Państwo, 42 minuty po godzinie 10 na naszym zegarze. To była solidarnościowa akcja radiowa. My słyszymy się już niebawem, bo punktualnie o godzinie 12:10 w dzisiejszym Kurierze w samo południe porozmawiamy między innymi połączymy się tak naprawdę ze Strefą Gazy, więc o bardzo trudnej sytuacji i napiętych relacjach pomiędzy Izraelem a właśnie Palestyną. Dodatkowo porozmawiamy o działalności pomocy Kościołowi w potrzebie. To i wiele, wiele innych w Kurierze w samo południe. A teraz przed nami Brodka.